pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że Państwo nie zaboją i zimą, i latem. Jesteśmy dobrze, dzięki Bogu. Nawet zmieniony mikrofon. Dziękujemy księdzu proboszczowi i wszystkim, którzy byli sponsorami tego nowego mikrofonu, bo nam tutaj bardzo pomoże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Stolica mądrości. Drodzy Państwo, za przedmiot tegorocznej refleksji, która powoli zmierza się do końca, wybraliśmy dekalog. 10 Bożych przykazów. Zbliżamy się do końca, bo dzisiaj mamy czas na ostatnie dwa przykazania, 9 i 10, które w pewien sposób się ze sobą łączą, ale to również dobry czas, żebyśmy odrobinę obejrzeli się wstecz. I zobaczmy pewną prawidłowość, bardzo ważną. Z jednej strony dekalog, 10 Bożych przykazań, to rzeczywistość bardzo stara, bardzo dawna. Sięgając w czasów Mojżesza, to Aseret Adewarim, 10 słów, 10 przykazań, liczy sobie około 3200 lat. Przekazane, otrzymane przez Mojżesza, przekazane następnym pokoleniom, przekazywane ustnie, mówiliśmy sobie o tym na początku, dlatego że gdy słuchamy dekalogu w języku hebrajskim, to on łatwy jest do zapamiętania. Jego słowa czasami brzmią jak muzyka. Właściwie jest przeznaczony nie do odmawiania po hebrajsku, ale do śpiewania. Więc przekazywany z pokolenia na pokolenie został utrwalony na piśmie i to w dwóch wersjach: Księdze Wyjścia, Księdze Powtórzonego Prawa. Ta ostatnia pochodzi z VI wieku przed Chrystusem, czyli zapisana wersja dekalogu ma około 2500 lat. I proszę zwróćmy uwagę, ile pokoleń ludzi stosowało się do tych przykazań, ile pokoleń ludzi przyswajało je sobie, starało się je przeżywać i wdrażać w życie. Miliony i miliardy ludzi, którzy układali swoje życie według dekalogu. A więc z jednej strony sięgamy w odległą przeszłość i w tę przeszłość bliższą, a z drugiej strony staramy się zgłębić dekalog, poznawać go i jednocześnie pogłębiać nasze rozeznanie w aktualnych okolicznościach i warunkowaniach. Stoimy na progu XXI wieku. Rozpoczęliśmy go kilkanaście lat temu. Rozpoczęliśmy trzecie tysiąclecie. Jesteśmy ludźmi zupełnie innymi niż ci, którzy od ponad 3200 lat go najpierw otrzymawszy, potem przekazywali. Zmieniają się rozmaite okoliczności historyczne, zmieniają się pokolenia. Postęp techniczny, technologiczny poczynił jest przeogromny, a my ciągle powtarzamy to Aseret Adewarim, ciągle powtarzamy te 10 słów wypowiedzianych przez Boga i stanowiących drogowskaz dla ludzkości, dla każdej i każdego z nas. Dzisiaj dochodzimy do ostatnich dwóch przykazań. Znamy je wszystkie bardzo dobrze i te ostatnie dwa też. Ale chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to, że katalog ma niezwykłą konstrukcję. O jednym aspekcie tej konstrukcji mówiliśmy wielokrotnie. Mianowicie pierwsze przykazania podnoszą nasz wzrok, tak mówiąc obrazowo, do góry, ku niebu, ku Bogu. Mają charakter wertykalny, mają charakter pionowy. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. Pamiętaj, aby Dzień Święty święcić.
A więc orientują nas ku Bogu. Pozostałe 7 przykazań ma wymiar horyzontalny, poziomy. Układa relacje pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi. Czci ojca i matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie pragnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. I co ciekawe, proszę Państwa, bo nie zawsze nam to przychodzi do głowy, również, i teraz najwyższy czas, żeby to powiedzieć, również te przykazania, 7 regulujących relacje pomiędzy ludźmi, one też dzielą się na 2 grupy. Można te 2 grupy wyróżnić tak. 1 przykazania mają charakter, nazwijmy je umownie, zewnętrzny. Jest to przykazanie 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Charakter zewnętrzny, bo ostrzegają przed zabójstwem, ostrzegają przed, zabraniają cudzołóstwa, zabraniają kradzieży i zabraniają oszustwa. Mają charakter zewnętrzny, ponieważ łamanie tych przykazań, nieprzestrzeganie tych przykazań, jest, można skutki jego zaobserwować na zewnątrz. Skutki zabójstwa, skutki cudzołóstwa, skutki kradzieży, skutki oszustwa. Otóż również to rzutuje na prawodawstwo. W prawie jest tak, że musimy wykazać winę, żeby można było kogoś skazać. Natomiast pozostałe 3 przykazania z tych horyzontalnych, z tych poziomów, one mają charakter specyficznie wewnętrzny. To jest przykazanie 4. Czcij ojca swego i matkę swoją oraz przykazanie nie pożądaj żony bliźniego swego i 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Proszę Państwa, różnica jest znacząca, bo o ile tamte 4 przykazania, ich skutki są dostrzegalne zewnętrznie, o tyle te 3 przykazania rozgrywają się i ta rzeczywistość, która ich dotyczy, rozgrywa się przede wszystkim w sumieniu człowieka. Otóż to każdy z nas rozstrzyga, zastanawia się nad tym, jaki jest jego rzeczywisty stosunek do ojca i matki, jaka jest relacja, jaka jest cześć, jaki jest szacunek okazywany ojcu i matce. To sprawa głęboko osobista. Ja muszę Państwu przyznać, powiedzieć, że ta nasza konferencja na temat 4 przykazania odbiła się bardzo dużym echem, nie tylko wśród nas, ale także wśród tych, których też pozdrawiamy, my wszyscy, którzy słuchają nas w internecie. Było w internecie i na inne sposoby. Było wiele głosów, wiele dowodów, wiele takich świadectw, że właściwie teraz przemyślałem albo przemyślałam na nowo swój stosunek, swoją relację do rodziców. Słyszałem raz i drugi, że szkoda, że te słowa usłyszałam czy usłyszałem tak późno. Gdyby było wcześniej, może byłoby inaczej. To bardzo poruszające świadectwa. A więc cześć wobec rodziców, ona ma charakter przede wszystkim wewnętrzny. Bo na zewnątrz może wszystko uchodzić za dobre, za w porządku, ale my wiemy, że powinniśmy nasz stosunek, nasze odniesienia powinny wyglądać inaczej. I również charakter wewnętrzny ma przykazanie 9 i przykazanie 10. I proszę zwrócić uwagę, że z powodu tego właśnie wewnętrznego charakteru można odnieść wrażenie, że te przykazania 4, czci ojca i matkę,
dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego, i dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest, że one są jakby najbardziej stawiane na boku, najbardziej niedoceniane, najmniej dowartościowane. Można mieć wrażenie, że również przeprowadzanie rachunku sumienia i naszej refleksji, zwłaszcza nad tymi dwoma ostatnimi, ale także i nad czwartym przykazaniem, najmniej się zastanawiamy, najmniej temu poświęcamy miejsca. A jakby bilansując te uwagi wstępne, proszę zwrócić uwagę, że 10 Bożych przykazań zobowiązuje nas do tego, byśmy sprawowali taką swoistą kontrolę zarówno nad naszym postępowaniem, którego dotyczą przykazania nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, jak i nad naszym stanem ducha i nad naszym sumieniem, którego dotyczą przykazania czci ojca i matkę, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Takie jest katechizmowe brzmienie tego właśnie przykazania. O ile te zewnętrzne można są jakoś weryfikowalne, o tyle te wewnętrzne, one mogą być w ogóle niedostrzegalne na zewnątrz, aczkolwiek, jak przekonamy się dzisiaj, mogą także prowadzić do dramatycznych skutków zewnętrznych. Ale rozwija się ich nieprzestrzeganie, albo brak troski o nie, albo brak lekceważenia tych przykazań, rozwija się przede wszystkim w nas samych, gdzieś tam w naszym wnętrzu. Posłuchajmy zatem najpierw wersji tych przykazań w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa, a później, jak zawsze, będziemy je sobie komentować. Otóż powiedziałem Państwu wielokrotnie, że w Księdze Wyjścia zapis jest wcześniejszy niż w Księdze Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa jest późniejszym zapisem dekalogu i również, co bardzo ważne, Księga Powtórzonego Prawa zawiera taką wersję dekalogu, która stanowi jego aktualizację, jego reinterpretację. I zobaczymy, że mamy do czynienia z reinterpretacją w bardzo czułym punkcie, który i nas dzisiaj dotyka. To nam pokazuje, że dekalog nie jest martwą literą. Został co prawda utrwalony na kamieniu i tablicach, ale refleksja nad nim i właściwe przestrzeganie go wymaga zawsze namysłu i wymaga zawsze aktualizacji, bo czasy się zmieniają, okoliczności się zmieniają, ludzie się zmieniają, układy społeczne się zmieniają. Wobec tego i słowa dekalogu trzeba rozumieć w kontekście swoich czasów. Jak brzmi dekalog w Księdze Wyjścia? Posłuchajmy, będę jak zawsze tłumaczył słowo po słowie. Czytamy tak. Lota chmur betrecha. Czyli nie pożądaj domu bliźniego twego. Lota chmur betrecha. Nie pożądaj żony bliźniego twego. We abdo, ani jego sługi. We amato, ani jego służącej. We czoro, ani jego wołu, we kamoro, ani jego osła, we kol aszerlecha, ani wszystkiego, co należy do bliźniego twego. Państwo zwrócą uwagę na charakterystyczną kolejność. Lotach mod, najpierw. Słowo chamad znaczy najpierw w takim podstawowym znaczeniu tęsknić, pragnąć, pożądać. W tym chamad, tak jak ono brzmi po hebrajsku i dla ucha semickiego, to jest coś dźwięko naśladowczego.
Jest w tym jakiś rodzaj tęsknoty. Zresztą, proszę Państwa, w ogóle narody semickie, a zwłaszcza Żydzi, to są ludzie nawykli do tęsknoty. I w ich słowach, i w ich słownictwie, i w muzyce bez przerwy słychać wychylenie ku przyszłości. Kiedy Państwo słuchają uważnie żydowskiej muzyki, także tej, która rozwijała się na ziemiach polskich, to zawsze jest w niej jakaś nuta tęsknoty. Hamad znaczy więc tęsknić, pragnąć, pożądać, ale ma również znaczenie negatywne. Mianowicie oznacza pożądać w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, od którego można urobić rzeczowniki, które po polsku brzmią żądza, lubieżność, rozpasanie, rozpusta, rozwiązłość, wyuzdanie. I właściwie to lotach mod, ono zawiera w sobie, w tej oryginalnej hebrajskiej wersji, wszystkie te skojarzenia, które w języku polskim opisujemy za pomocą wielu słów. Państwo już wiedzą, bo zwracałem na to wiele razy uwagę, że starożytny język hebrajski, w porównaniu do naszego, ten język hebrajski utrwalony w Biblii, był stosunkowo ubogi. Cała Biblia hebrajska zawiera około 5,5 tysiąca różnych słów. A więc to nie jest jakieś słownictwo bardzo rozbudowane. Ponieważ słów było bardzo dużo, to te słowa były, każde słowo było nie tylko wieloznaczne i nie tyle wieloznaczne, ile wieloznaczeniowe. Więc gdy przystępujemy, gdy tłumaczymy Pismo Święte na języki nowożytne i mówimy lotach mod, a zwłaszcza lotach mod eszek lereka, do czego za chwilę przejdziemy, czyli nie pożądaj żony bliźniego twego, to jest tym ostrzeżenie przed żądzą, lubieżnością, rozpasaniem, rozpustą, rozwiązłością i wyuzdaniem. Wszystko to w przedziwny sposób łączy się. Ale w tej wersji z Księgi Powtórzonego Prawa Państwo zauważą charakterystyczną kolejność. Nie pożądaj bet re'echa. Bet znaczy dom. I znów ten dom ma co najmniej kilkanaście znaczeń. Dom w sensie budowli, dom w sensie mieszkania, ale także dom w sensie rodziny, dom w sensie rodu, dom w sensie plemienia, dom wreszcie w sensie narodu i ludu zamieszkującego ziemię. Wracam do domu może oznaczać powrót do swojego mieszkania, może oznaczać powrót do swojej rodziny, do swoich bliskich, do swoich krewnych, może wreszcie oznaczać powrót do ojczyzny. Wracam do domu, tam jest mój dom. Wszystko to, co po polsku oddajemy przez wiele słów, to tutaj jest jedno tylko słowo, jedno z najczęściej używanych w całym Piśmie Świętym. Bardzo często występuje. Więc nie pożądaj domu bliźniego swego. W jakim znaczeniu występuje tutaj słowo dom? W takim, jakie wynika z tego kontekstu. A więc z tych słów, które następują później. Otóż ten dom obejmuje następujące rzeczywistości. Żona, służący, służąca, pół, osioł i to, co należy do bliźniego twego. Ja wiem, że kiedy Państwo tego słuchają, to myślicie sobie na jednym poziomie. Żona, służący, służąca, pół, osioł i cała majątność. Otóż, proszę Państwa, to, co nas razi, to nie do końca raziło starożytnych Hebrajczyków i starożytnych Semitów. Dlaczego? Dlatego, że żona
żonę traktowano, postrzegano, przeżywano jako własność mężczyzny, ale nie w ekonomicznym tego słowa znaczeniu, nie w jakimś negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko w sensie najgłębszych więzi, które łączą mężczyznę i kobietę. W Pieśni nad Pieśniami są takie piękne słowa. Ani ledobili, ledobili. Tak to brzmi. Ja jestem mojego ukochanego, a mój ukochany mój. Jeżeli Państwo pojadą do Izraela, do Ziemi Świętej i wejdą Państwo do miejsca, gdzie są rozmaite obrączki albo wyroby jubilerskie, to bardzo często, na przykład w Qumran, ale nie tylko, w każdym sklepie znajdą Państwo bardzo drogie, bo wykonane ze złota, znacznie tańsze, bo wykonane ze srebra, albo jeszcze tańsze, bo wykonane z jakiegoś innego metalu, pierścionki, obrączki. I nalicz ten nacisk z tyłu po hebrajsku albo z przodu. Ani ledobili. Ja jestem mojego miłego, mojego umiłowanego, a mój umiłowany mój. Domyślają się Państwo, że kiedy przyjeżdżają tam, przybywają ludzie młodzi, ale nie tylko, albo ludzie mający osoby, które mają różne jubileusze, to bardzo chętnie to nabywają. To jest cytat z księgi Pieśni nad Pieśniami. Do czego zmierzam? Że gdy mówimy, nie pożądaj domu bliźniego twego, a na drugim miejscu jest żony, a nie żony bliźniego twego, to chodzi właśnie o żonę jako własność w tym najlepszym, najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Otóż miłość niesie zawsze ze sobą jakoś pragnienie wyłączności, pragnienie posiadania, pragnienie własności, świadomości tego, że ktoś, kogo kocham, jest mój. Dlatego miłość niesie ze sobą również zazdrość. Nie inaczej jest w relacjach Boga do człowieka. Ileż to razy Bóg powtarza Izraelitom w Starym Testamencie, że jest o nich zazdrosny. Zazdrosny, bo chce ich mieć na własność. Dlatego, gdy Izraelici odwracali się od Boga i gdy oddawali cześć Bogom obcym, bożkom, gdy dopuszczali się bałwochwalstwa, to było to traktowane jako zdrada przeciw miłości, rodząca zazdrość ze strony Boga. Więc nie musimy się w tym przykazaniu dopatrywać żadnego uprzedmiotowienia kobiety. Aczkolwiek, jak zaraz powiemy, już starożytni czuli, że trzeba to przykazanie reinterpretować, że trzeba je zaktualizować, albo trzeba je wyrazić jaśniej. Więc w tej wersji z Księgi Wyjścia żona jest postrzegana jako część domu, to jest rodziny, najbliższych mężczyzny. A potem następuje służący, służebnica, zwierzęta i wszystko, co należy do bliźniego. Tak jest w Księdze Wyjścia. A proszę posłuchać, jak to przykazanie brzmi w Księdze Powtórzonego Prawa. Otóż starożytni czuli to samo, co i my czujemy, gdy słyszymy to przykazanie w wersji z Księgi Wyjścia. I dlatego ma ono brzmienie takie. Lotachmond eszet reecha. Nie pożądaj żony bliźniego twego. Nie ma już tego domu. Tylko nie pożądaj żony bliźniego twego. Kropka. Otóż żona zostaje wyłączona z tych wyliczeń, które mamy w Księdze Wyjścia.
Otóż starożytni, zapamiętując 10 Bożych przykazań, mieli świadomość, że stosunek do kobiety, relacja z kobietą, z żoną innego mężczyzny jest odmienna niż relacja, niż stosunek do wszystkich innych osób i rzeczy. I my w naszym pacierzu powtarzamy 10 Bożych przykazań właśnie w tej wersji. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Lokachmo eszefrecha. A potem następuje kropka i mamy następne przykazanie. Velofika ve betrecha. Ani nie pragnij domu bliźniego twego. Ale w jakim sensie? Po polsku trzeba byłoby tutaj powiedzieć: ani nie bądź chciwy, ani nie chciwie pragnij domu tego bliźniego. Państwo zauważą, ten czasownik chamad, który tam oznaczał nie pożądaj i odnosił się do kobiety, do żony bliźniego, do mężatki, to tu mamy nowy czasownik, który reguluje relacje wobec innych osób i rzeczy, takich jak zwierzęta. No, zwierzęta nie są rzeczami, tylko osób i zwierząt oraz rzeczy. I ten czasownik to jest znów bardzo ciekawy. Język hebrajski w ogóle jest bardzo ciekawy. Mianowicie ten czasownik brzmi po hebrajsku, jego taka wyjściowa forma brzmi Abba. To jest piękne słowo po hebrajsku. Dlatego, że ma dwa A. A tam, gdzie są A i gdzie jest E i gdzie jest I, to brzmi bardzo ładnie. Więc Abba znaczy być pięknym. Coś piękne, Abba. Natomiast od tego rdzenia urobione są czasowniki, które mają, jeżeli tak można powiedzieć, przeciwstawne znaczenia. Mianowicie urobiony jest czasownik, który znaczy pragnąć, to, co jest piękne, to tego pragniemy i nie ma w tym nic złego. Sami chcemy dobrze wyglądać, sami chcemy być piękni. Pragniemy tego, co jest piękne, więc pragnąć w dobrym tego słowa znaczeniu, ale też pożądać. Jest taka specjalna forma hebrajska, kitpael, ona się nazywa, w której ten czasownik Abba występuje i tutaj ją właśnie mamy, velofika ve. Słyszymy to Abba, velofika ve, nie pożądaj. I tutaj to, co ładne, nabiera już znaczenia negatywnego. Nie pożądaj betrecha, domu bliźniego twego, szarechu, abdo, jego służącego i służącej, szoro, tam jeszcze wcześniej, przepraszam, jest szarechu, jego pola, jego służącego, jego służącej, jego wołu, jego osła i wszystkiego, co do niego należy. Zwróćmy uwagę, że wyłączona jest kobieta, stanowi jedno przykazanie, mężatka, i pozostałe osoby, dodane jest pole, do tego jeszcze niewolnicy, niewolnice, zwierzęta, jako osobne przykazanie. To zastanówmy się teraz na każdym z tych przykazań. Mianowicie, dlaczego silne posiadanie kogoś, w tym przypadku mężatki, dlaczego jest czymś złym? Pewnie warto się nad tym zastanowić. Otóż, po pierwsze, jest czymś złym, bo narusza godność kobiety. Ona już jest mężatką. W związku z tym ma też pewne zobowiązania. A należy zakładać, że nie jest mężatką z przymusu. A więc wiąże ją pewna sytuacja,
i pożądanie jej po prostu w nią godzi. Drugi element, nie potrzeba udowadniać, że niewierność czy przekroczenie tego przykazania godzi w więzi małżeńskie. Godzi w małżeństwo, które już istnieje. Grozi tym, że to małżeństwo może się rozpaść. I godzi w wyłączne prawa męża do jego żony. Analogicznie też wyłączne prawa żony do jej męża. I wreszcie to przykazanie, czy wykroczenie przeciw temu przykazaniu odsłania wewnętrzną dysharmonię, wewnętrzny nieporządek, który panuje w mężczyźnie. Ono odsłania brak opanowania. Otóż tu widać najbardziej duchowy charakter tego przykazania i jego skutki w słynnym opowiadaniu, które Państwo doskonale znają, wyjętym ze Starego Testamentu o Dawidzie i Batszebie. Przypomnijmy tylko wątek. Dawid miał wiele żon i wiele tak zwanych nałożnic. Proszę zauważyć, że to wcale nie zabezpieczyło przed tym, czego miał się dopuścić. Otóż to przykazanie jest skierowane do wszystkich, tu na tym poziomie do wszystkich mężczyzn, zarówno żonatych, jak i nieżonatych, bo i jedni, i drudzy mogą odczuwać podobne pokusy. Pewnego dnia Dawid zobaczył kąpiącą się Batszebę. Przywołał ją do siebie, spędzili wieczór połączony ze śniadaniem i po jakimś czasie Batszeba donosi mu, że spodziewa się narodzin dziecka. Aż do tej pory Dawid traktował to, mówiliśmy o tym wiele razy, traktował to jako nocną przygodę. I byłby zapomniał o tym, co przeżył, gdyby nie właśnie Batszeba, która mu to przypomniała. I wtedy Dawid postanawia ściągnąć jej męża. Męża, który był wojskowym, był Chetytą, pochodził z terenu dzisiejszej Anatolii, miał na imię Uriasz i sam Dawid go wysłał jako żołnierza, wysłał go pod mury Ammanu, dzisiejszej stolicy Jordanii. Dawid postanawia go ściągnąć. Proszę zauważyć, że to pożądanie mężatki rodzi w nim intrygę i jeszcze nie przewiduje Dawid skutków tej intrygi. Otóż ściągnął Uriasza, powiada, masz urlop, wraca do swojej żony. Uriasz mówi, obowiązuje mnie prawo wojenne, ja nie mogę pójść do żony, póki moi żołnierze walczą tam u bram Ammanu. Nie poszedł. Wobec tego Dawid próbuje dalszego fortelu, dalszej intrygi, mianowicie go upija, ale przesadził. I kiedy uświadomił sobie, że Uriasz do żony nie pójdzie, wtedy jego intryga zmienia się w coś jeszcze gorszego. Proszę zauważyć, jak coś, co wyglądało na w cudzysłowie niewinne spotkanie, zaczyna coraz bardziej komplikować życie obojga. Wręcza Uriaszowi list, a w tym liście był właściwie wyrok śmierci. Bo oto w glinianej kopercie, takie wtedy były, na glinianej tabliczce Dawid napisał to dowódcy Uriasza, by go postawił w najtrudniejszym miejscu bitwy. Tam, gdzie oblężenie jest najtrudniejsze i tam, gdzie tych, którzy giną, jest najwięcej. I posłaniec poszedł. Proszę posłuchajmy fragmentu drugiej księgi Samuela. Po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go Joab posłał. A Joab był dowódcą Uriasza i posłał go z tym, że oto w trakcie walki, w trakcie bitwy zginęło wielu żołnierzy. I proszę posłuchać.
trakcie oblężenia zginęło wielu żołnierzy. Posłaniec odpowiedział Dawidowi: udało się tym mężom przemóc nas i wyszli przeciw nam w pole. Odparliśmy ich aż do bramy. Tymczasem łucznicy zaczęli strzelać z muru do twych sług. Dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też sługa twój Uriasz Chetyta. I teraz proszę posłuchać reakcji Dawida. Dawid oznajmił posłańcowi: tak powiedz Joabowi, nie martw się tym, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego. Bądź wytrwały w walce przeciwko miastu i zniszcz je. Ty sam do wojny odwalcy. Otóż gdy Dawid dowiedział się, że podczas oblężenia zginął Uriasz, wypowiada te słowa, które po dzień dzisiejszy nas poruszają. Nie martw się tym, co się stało. Żona Uriasza, dowiedziawszy się, że jej mąż Uriasz umarł, opłakiwała go. Gdy czas żałoby minął, posłał po nią Dawid i sprowadził ją do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu. Zwróćmy uwagę, do czego doprowadziło pożądanie mężatki. Doprowadziło do najpierw do intrygi, do kłamstwa, do oszustwa, do podstępu, a w końcu doprowadziło do zbrodni. I wydawało się, że ta zbrodnia nigdy nie wyjdzie na jaw, ale wyszła, bo znamy ciąg dalszy, kiedy to do Dawida przybywa prorok Natan. I sięgnijmy tylko do tego fragmentu, bo ten fragment jest bardzo znaczący, bardzo piękny. On po hebrajsku brzmi jeszcze piękniej. Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przybył gość do bogacza. Lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Zabrał więc owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, który przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu, tego czynu, a nie miał miłosierdzia. Wtedy Natan oświadczył Dawidowi: to ty jesteś tym człowiekiem. I dopiero Dawid zrozumiał, że sam na siebie wydał wyrok. Gdyby Natan przyszedł i nazywał sprawy po imieniu, to prawdopodobnie byłoby Dawida nie wyszedł cały i zdrowy. Natomiast gdy opowiedział rzecz w przypowieści, uświadomił sobie Dawid wielkość swojego występku. Otóż ten biblijny przykład bardzo dobrze nam obrazuje, ukazuje, ilustruje sedno dziewiątego Bożego przykazania. Nie pożądaj żony bliźniego swego, to jest coś więcej niż nie cudzołóż. Nie cudzołóż rozgrywa się na zewnątrz. Pożądanie może dławić człowieka, niszczyć, wyniszczać od zewnątrz. Tutaj oczywiście trzeba dodać jeszcze jedną uwagę. Proszę zwrócić
uwagę na to, że to dziewiąte przykazanie dotyczy relacji mężczyzn względem kobiet. Nie można posunąć się do komentarza, że wobec tego, jeżeli chodzi o kobiety, to są zwolnione z przestrzegania tego przykazania, a więc przykazanie to kobiet nie obejmuje. Nie. Mamy do czynienia ze starożytnymi stosunkami społecznymi, w których głową rodziny był mąż, był mężczyzna. Przykazanie jest skierowane do mężczyzn, adresowane do mężczyzn. Również rola kobiet i świat kobiet wyglądał w starożytności zupełnie inaczej. Dzisiaj wiemy, że i pod tym względem zapanowało tak zwane równouprawnienie i że problem nie dotyczy wyłącznie mężczyzn, ani nawet w większości mężczyzn, jak to było w starożytności, tylko dotyczy obojga płci. To jest oczywiste. Otóż to przykazanie to jest wezwanie do czystości, do skromności, do wstydliwości. W tym przykazaniu zawiera się troska o moralność. O ile przykazanie nie cudzołóż może być ścigane w jakiś sposób prawem, o tyle przykazanie dziewiąte właściwie nie może być ścigane, bo ktoś może nosić w sobie to pożądanie, które od czasu do czasu albo w jakimś czasie wybuchnie, tak jak wybuchło w Dawidzie, i prowadzi do nieszczęścia. Zatem kontrola nad własnym sumieniem. Posłuchajmy więc, zastanówmy się nad przykazaniem ostatnim. Nie pożądaj domu bliźniego twego, ani jego pola, ani jego służącego, ani służącej, ani bogu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do niego. Proszę zwróćmy uwagę, że mamy tutaj charakterystyczne przejście od społeczeństwa takiego pasterskiego, gdzie mowa jest wół, osioł, do społeczeństwa osiadłego, rolniczego, bo mowa jest również o polu. W przypadku tylko starszej wersji przykazania tego nie było. Więc nie pożądaj, nie pragnij chciwie domu, pola, niewolników i niewolnic, starożytność, zwierząt, ani tego, co należy do bliźniego twego. Zwróćmy uwagę na to, że w tym przykazaniu mamy do czynienia ze wskazaniem na pewien paradoks. Nie zawsze jest tak, że pragniemy czegoś, czego nie mamy. Otóż chciwość polega na tym, że możemy pragnąć czegoś, co mamy, co posiadamy, ale chcemy posiadać więcej. A chciwość ma to do siebie, że to posiadanie więcej dokonuje się kosztem bliźniego, kosztem innych ludzi. Otóż to przykazanie to jest ostrzeżenie przed chciwością, chytrością, pazernością, zachłannością, ale także skąpstwem. Gdy czytamy uważnie księgi Starego Testamentu, a potem księgi Nowego Testamentu, to bardzo często pojawiają się tam ostrzeżenia przed chciwością. Chciwość ma to do siebie, że jest tak, jak najgorsza zazdrość. Mianowicie wyniszcza przede wszystkim tego, kto ją w sobie nosi. Chciwość wydaje się być w jakiś sposób, nazwijmy to, bezinteresowna, bo można pałać chciwością i nigdy nie osiągnąć tego, czego się pragnie.
księgach prorockich i w księgach mądrościowych, a potem w listach apostolskich mamy dużo ostrzeżeń przed chciwością. Mamy też dobrą ilustrację tego, do czego chciwość prowadzi. Tak się złożyło, że ci z Państwa, którzy byli dzisiaj na mszy świętej, wysłuchali fragmentu, który był dzisiaj czytany jako czytanie przewidziane do rozwagi podczas mszy świętej, a ja ten fragment wszystkim Państwu przeczytam jeszcze raz. Pochodzi z pierwszej księgi królewskiej. I tak jak wcześniej obserwowaliśmy, jak pożądanie mężatki skutkowało dramatem zabójstwa jej męża, to teraz proszę posłuchać, jak rozwija się intryga, której sedno, której trzon stanowi występek przeciwko dziesiątemu przykazaniu. To, o czym czytamy, rozgrywało się w IX wieku przed Chrystusem w mieście Samaria, czyli ponad 2800 lat temu. Posłuchajmy. Po tych wydarzeniach oto co nastąpiło. Nabot, Izraelita, nie Izraelita, tylko Izraelita. Izrael to jest dolina, najżyźniejsza część Ziemi Świętej. Izrael na granicy Galilei z Samarią. Po grecku ta kraina nazywa się Ezrelon. Więc Nabot, Izraelita, miał winnicę. Obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota mówiąc: oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, bo ona przylega do mojego pola. Mamy tutaj konfrontację króla z prostym człowiekiem. Król zapragnął poszerzyć swoją własność, bo chce mieć obok ogród warzywny. A ja dam ci za nią winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze jako zapłatę za nią. Nabot odpowiedział: niech mnie Pan broni przed tym, bym miał co oddać, bym miał ci oddać dziedzictwo moich przodków. Otóż, proszę Państwa, kawałek ziemi na starożytnym Bliskim Wschodzie, ale po dzień dzisiejszy ta mentalność istnieje. Kawałek ziemi przejęty od ojców, przejęty od przodków, znaczy dla bardzo wielu ludzi wszystko. Ktoś bez przerwy deklaruje, że nie sprzeda ojcowizny. Ojcowizna jest czymś, co wyznacza naszą tożsamość. Nawet odmawia królowi. Ma prawo. Achab przyszedł więc do swojego domu, rozgoryczony i rozgniewany słowami, które Nabot, Izraelita, wypowiedział do niego, a mianowicie: nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Następnie położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Brak apetytu, odwrócenie się, to dowód smutku, dowód rozgoryczenia. Po prostu król jest smutny. Ale niebawem przyszła do niego Izabel, jego żona, i zapytała go: czemu twój duch jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz? On zaś jej odpowiedział: bo rozmawiałem z Nabotem Izraelitą, powiedziałem mu: sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze, albo jeśli chcesz, dam ci zamiast niej inną. A on powiedział: nie dam tobie mojej winnicy. Na to rzekła do niego Izabel, jego żona: to ty tak sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem? Wstań, jedz i bądź dobry myśli. To ja ci dam winnicę Nabota Izraelity.
Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała je pieczęcią, a następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście sąsiadujących z Nabotem. W listach tak napisała: ogłoście post i posadźcie Nabota przed sądem i przed ludem. Posadźcie też naprzeciwko niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadzicie i ukamienujecie tak, aby umarł. Jego współobywatele starsi oraz dostojnicy mieszkający w mieście zrobili tak, jak im Izabel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała. A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy przed nim, świadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł. Sami zaś posłali do Izabela, by powiedzieć: Nabot został ukamienowany i umarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że Nabot został ukamienowany i zmarł, powiedziała Achabowi: wstań, weź w posiadanie winnica Nabota Izraelity, której nie zgodził się dać ci za pieniądze. Bo Nabot nie żyje, lecz umarł. Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstał, aby zejść do winnicy Nabota Izraelity i objąć ją w posiadanie. To starożytna intryga sprzed ponad 2800 lat. Ileż takich intryg rozegrało się w dziejach ludzkości? Do iluż podobnych czynów, takich gorszych, doprowadziła chciwość, bezwzględność, chęć posiadania majątku, chęć przywłaszczenia sobie cudzych rzeczy. To jest właśnie zasadnicza różnica między kradzieżą a rabunkiem połączonym z morderstwem. Do dnia dzisiejszego ta winnica Nabota może być i sam Nabot może być symbolem tych, którzy stracili życie nieraz dla paru groszy w napadzie, w jakiejś intrydze zręcznie obmyślanej, bo to przykazanie, czy przekraczanie przeciw temu przykazaniu rozgrywa się najpierw we wnętrzu, a dopiero potem człowiek myśli, jak zrealizować, jak urzeczywistnić chytry plan, który ułożył. Zauważmy, że tutaj do tej intrygi wciągnięto także innych fałszywych świadków. Ilu z takich fałszywych świadków jest na kartach Pisma Świętego? Nie inaczej było w przypadku procesu Jezusa, gdzie też przez Sanhedrin ściągnięto fałszywych świadków, aby tylko usłyszeć to, co chciano usłyszeć. Dlaczego chciwość jest tak niebezpieczna? Dlaczego chciwość jest tak groźna? Bo może skutkować intrygami prowadzącymi do zabójstwa, wywołującymi zło, a zawsze, nawet jeżeli nie skutkuje na zewnątrz, to istnieje pewna analogia między 10 a 1 przykazaniem Bożym. Przykazanie pierwsze brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A przykazanie 10: nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. To jest ostrzeżenie przed najbardziej wyrafinowaną formą bałwochwactwa. Kiedy to człowiek, zapominając o Bogu,
stawia sprawy materialne, rzeczy materialne, posiadanie, ponad to wszystko, co Bóg mu oferuje, co słusznie posiada i do czego ma pełne prawo. Otóż chciwość rozwija się tam i intrygi, które na jej podłoży wyrastają, rozwijają się tam, gdzie Bóg zostaje zepchnięty na dalekie miejsce albo w ogóle lekceważony. Bo tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. I na sam koniec zacytujmy dwa przykłady, dwa cytaty, dwa teksty, które wskazują nam na niebezpieczeństwa związane z chciwością i z deptaniem 9 i 10 przykazania. Najpierw to jest Ewangelia według świętego Mateusza. Słowa, które dobrze znamy. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Czyli innymi słowy, Jezus mówi, poprzestajemy na szóstym przykazaniu, ale trzeba przejść na wyższy poziom w kierunku przykazania 9. Otóż bywa, że niezachowywanie tego szóstego jest związane z brakiem właściwej kontroli, właściwego panowania, właściwego nadzoru nad swoimi władzami duchowymi. I mamy jeszcze jeden cytat, tym razem z listu świętego Pawła do Galatów, który ukazuje nam, Paweł tłumaczy, na czym polega w gruncie rzeczy, na czym polega napięcie, które jest w każdym człowieku, z którym mamy do czynienia. Zwracając się do tych, których pozyskał dla Ewangelii, dla mieszkańców Galacji, na terenie Azji Mniejszej, Paweł napisał tak. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnijcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i porządaniami. Mając życie od ducha, do ducha się więc stosuje. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Powiedzmy to samo nieco innymi słowami. Chcemy rzeczy dobrych, ale nie zawsze nam wychodzi. Pragniemy tego, co dobre, ale nie zawsze mamy siłę tak żyć. Musimy mieć świadomość, że kto raz wybrał, to stale wybierać musi. Że zawsze w człowieku toczy się napięcie,
odbywa się swoista walka, swoiste zmagania, w których to, co cielesne, zmaga się z tym, co duchowe. Gdybyśmy polegali wyłącznie na sobie, to byśmy szli za tym, co związane jest z pożądaniem ciała. Nie brakuje ludzi, którzy tak właśnie żyją. Ale jeśli chcemy żyć prawdziwie po Bożemu, to nie jesteśmy już w sytuacji Starego Testamentu. Jesteśmy w nowej sytuacji, tej, która została zapoczątkowana i urzeczywistniona przez Jezusa Chrystusa. W Nim Bóg objawił samego siebie. Objawił, że jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Zatem naszą pomocą jest Duch pochodzący od Boga. I w naszych zmaganiach nie jesteśmy więc skazani na siebie. Można więc i trzeba przestrzegać 10 przykazań. Niektóre z tych przykazań są prawdziwie trudne. Nie stać nas byłoby na ich przestrzeganie tylko, jak powiedziałem, własnymi siłami. Ale dlatego opieramy się na dary Ducha. A więc 10 przykazań w tej wersji starotestamentowej otwiera nas na Jezusa Chrystusa i na Jego moc. I tą właśnie uwagą zamykamy naszą refleksję nad 10 przykazaniami. Warto i trzeba być człowiekiem dobrym. Dlatego, że nagrodą za dobroć jest dobroć. Jest dobro, bo ono samo jest wartością. Tak jak wartością jest prawda i tak jak wartością jest piękno. I w tej pracy nad sobą i w tej trosce o swoje postępowanie i swoje sumienie nie jesteśmy samotnieni, bo z nami jest ten, który przykazania dał. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za cały ten rok, za wspólną refleksję, za możliwość comiesięcznych spotkań, za to, że wyzwalali Państwo przez swoją obecność coraz to nowe siły i fizyczne, i duchowe. Bardzo osobno dziękuję za tę zbiórkę przeprowadzoną na ostatnim naszym spotkaniu. Otóż tak się składa, że pojutrze lecę do Islandii, do Reykjaviku, gdzie są karmelitanki. I tam właśnie u nich mam prowadzić takie, siostry też tego potrzebują, taki, powiedzmy, taką duchową odnowę, taki rodzaj rekolekcji. To tę zbiórkę właśnie, które tutaj mieliśmy, te ofiary, które Państwo złożyli, przekażę siostrom z nadzieją, że będziemy w ten sposób jakoś pomocni, żeby kontynuowały tam te właśnie w Islandii swoją misję. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu z Państwem po wakacjach. Zapowiedzią tego jest ten dłuższy mikrofon. Więc życzę Państwu dobrych, błogosławionych, spokojnych wakacji, dobrego czasu odpoczynku, wszelkiej powinności. Bardzo dziękuję. Tak zakończyliśmy kolejny rok. Państwo wiedzą, który to jest rok? 30. Zaczynaliśmy w parafii Opatrzności Bożej, a od 27 lat także tutaj w parafii Zwiastowania Pańskiej. Bardzo dziękuję. Pomódlmy się za tych, których między nami nie ma, którzy brali udział w konferencjach biblijnych, a teraz już wiedzą więcej od nas. Pod Twoją ochroną. Na odpoczynek raczym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pochwalony Jezus Chrystus i do zobaczenia.